Cześć, ja jestem Anjon i tak wiem, dawno mnie nie było, ale lato u mnie wygląda w ten sposób, że jestem non-stop w rozjazdach, więc nie miałem szansy nawet nic dla Was nagrać. Natomiast w rajd w międzyczasie działo się bardzo dużo, i to co się dzieje teraz, to Serpent Event, w którym możemy zdobyć pięciogwiazdkową duszę dla Mitrali. Ja osobiście ciągle wykorzystuję Mitralę w wielu miejscach. Na hydrze, na Iron Twins czy na Szogunie, i ta pięciogwiazdkowa dusza, która da mi chronione brimstone, będzie dla mnie bardzo cenna. Jak widzicie, sporo już zrobiłem w tym kierunku. Mam na razie 680 punktów, to jest prawie połowa. I dzisiaj zdobędę kolejne, między innymi, mam nadzieję, dzięki Deck of Fate. W Deck of Fate mamy bardzo fajne nagrody. To są akcesoria Stone Skin i Protection, które są bardzo cenne, nie mamy aż tak wiele okazji na ich zdobycie. No i te 200 punktów do eventu, które mam nadzieję, uda mi się wylosować. Żeby to zrobić, muszę robić Champion Training i oczywiście otwierać Soul Stony. Nazbierałem ich trochę i nieco szkoda mi ich otwierać wtedy, kiedy nie ma podwójnych szans żadnego typu, ale niestety muszę je potraktować jako walutę w celu zdobycia innej duszy, tej pięciogwiazdkowej. A czy coś w trakcie tego otwierania cennego wpadnie? No mam nadzieję na Supreme Kayla. Mam dla niego trzygwiazdkową duszę, chętnie miałbym pięciogwiazdkową duszę. Nie obraziłbym się również z sześciogwiazdkowej duszy dla Whisper, chociaż muszę wam się pochwalić, że przy ostatnim pulu udało mi się wylosować dla niej sześciogwiazdkową duszę i obecnie Pośród moich dwóch Whisper, jedna jest już kompletna, a drugiej brakuje tylko jednej gwiazdki. Mam nadzieję, że przed kolejnym moim wyjazdem uda mi się Wam je obie zaprezentować i pokazać, jak sobie radzą na hydrze. Ale to dopiero w następnym filmie. A teraz przejdziemy do otwierania Stone'ów. Na początek wykupię wszystkie mm, najmniejsze kamyki, jakie mogę w sklepie. Mam trochę miejsca na duszę, ale na pewno będę musiał jeszcze wyczyścić mój magazyn. I zaczniemy od małych. Po 10 zobaczymy, co się w nich kryje. Życzcie mi szczęścia, ja wam również życzę, jeśli otwieracie Soulstone'ów. I zaczynam od legendy. Tatsu, jednogwiazdkowa. Ok. Belower zły Listy, ale dla niego mam już lepszą duszę. Bushi. Dla niego mam 6 duszę. Gniszak dwugwiazdkowy bardzo mi się przyda, kiedy będę miał oczywiście gniszaka. Niestety pominąłem tą fuzję. I lecimy dalej. To było w początkowym moim etapie gryzda, jeśli nie miałem surowców, żeby robić gniszaka. Żałuję, bo jest to bardzo dobry czempion. Tutaj mamy trzygwiazdkowy gwiazdkowy Epic. Aruid. Mamy kolejną legendę Incensa. Bardzo dobry czempion, którego nie mam. I lecimy. Kolejna dziesiątka. No jak na razie całkiem sporo legendarnych dusz. Kolejna legendarna dusza. Te dzisiejsze szanse powiedziałbym całkiem niezłe. Krila nie mam jej. Niestety tylko jednogwiazdkowa, ale zawsze poczeka w magazynie. Chyba nie miałem dla niej jakiejś y, żadnej dotychczas duszy. I kolejna dziesiątka. Zdaje się, że po tej dziesiątce będę musiał wyczyścić mój magazyn. Mam ITER. Nie używam maniterów, ale to świetni czempioni. Mówię o nich w liczbie mnogiej, dlatego, często, dlatego, że często używamy ich obydwu w teamie Unkillable na Clan Bossa. Jest Whisper, tylko gwiazdkowa. Akurat ta jedna gwiazdka, której mi brakuje do sześciu, jakby ją tak dokleić do tych pięciu, nie? Tak nie zadziała? No trudno. Spotykamy się za chwilę, ja wyczyszczę mój składzik i zaraz otwieramy kolejne Soul Stone. Y. I już jestem. Miejsce zrobione. Kolejne dwie dziesiątki małych Soulstone'ów. Zobaczmy co będzie kryło się w tej. Zaczynamy od rarki. Doomscreen bardzo fajny. Rare na razie Summer. O, jest epic Skytat Shaman. To chyba może być nawet upgrade dla mojej szamanki. Mamy mitycznego czempiona Fidusa, Dwie gwiazdki. Ok, nie jestem pewien. Raczej mam już jakąś duszę dla niego, ale nie wiem ilu gwiazdkową. I ostatnia dziesiątka. Małych soulstone'ów. zaczynamy od mityka. Kolejny to Shiro, cztery gwiazdki. No, pięknie. I jeszcze legenda na Armanie. Mam jej. Powiem Wam, że jeśli chodzi o e, ilość legend, no to jest ok. No, w tych małych kamykach nie było nic, co by mnie zachwyciło, szczerze powiedziawszy. No, otwórzmy jeszcze do kompletu tego ostatniego. Jednego i otworzymy średnie. Tutaj mamy epicką duszę. No jest to konilia, trzy gwiazdki, być może nawet upgrade, nie pamiętam. Jeszcze nie używam mojej konili nigdzie, ale na pewno ją zbuduję to bardzo dobry epik. No i zbierzmy sobie jeszcze monety. Całkiem sporo ich wpadło i umożliwi mi to dokupienie jeszcze czterech immortali. Tylko pytanie, czy chcę to zrobić? ale myślę, że idziemy na całość, słuchajcie, staram się tego unikać, ale w tym wypadku, kiedy to za jakość Soulstone'a dostajemy punkty, no niestety nie mam wyjścia, także będę miał 10 Immortali do otwarcia, co sugeruje, słuchajcie, żeby zrobić to za jednym strzałem, Myślę, że tak, myślę, że tak. Nie będę tutaj Was trzymał, otwierając pojedynczo. Zobaczmy, zobaczmy, co tu się urodzi ze średnich Soulstone'ów. Rzadko kiedy mam okazję otwierać 10 na raz, więc czemu by z niej nie skorzystać? Lecimy. Zobaczmy, co tu będzie. Zaczynamy od rerów i to cały, no prawie cały górny rząd. Funklerik, okej, okay. mamy ruarka, którego nie mam i jest Whisper 5 gwiazdek. Kolejny raz zabrakło jednej gwiazdki. Niestety. No cóż, otwieranie średnich Soulstone'ów bym powiedział tak sobie. Pięciogwiazdkowa Whisper zabrakło, zabrakło tej jednej gwiazdki do pełni szczęścia. No i zdaje się, że trzeba będzie otworzyć jednego Iternala w takim wypadku. Nie mam wyjścia. Zobaczymy. A emocje na razie, no, powiedzmy, były nam dawkowane. Nie wiem, nie wiem, co tutaj się może kryć w tym dużym Iternalu. No ale sprawdźmy to, sprawdźmy to razem. To będzie całkiem sporo punktów do eventu i zobaczymy tylko, czy oprócz punktów będzie coś ciekawego. Jest piękna dusza dla pięknej czempionki, której niestety nie mam, ale kiedyś, kiedy mi się ona wreszcie trafi, no to będzie jak znalazł. Pięciogwiazdkowa dusza Shuzen. Świetny pól. Brakuje tylko mi Shuzen jeszcze do pełni szczęścia, ale tak, nie żałuję tego dużego Soulstone'a. Sprawdźmy więc, ile punktów przyniosło mi to otwieranie. No nie zdobyłem niestety żadnej duszy, którą bym mógł od razu użyć i się z niej ucieszyć tak na miejscu. No ta Shuzen, ta Shuzen to oczywiście plan na przyszłość. Zapewniło mi to ponad 20 tysięcy punktów do eventu Deck of Fate, czyli jestem no, już za połową. Jak na razie zrobiłem trochę punktów w Champion treningu, ale nie było, to nie było to jeszcze zbyt intensywne z mojej strony. Ale tą resztę postaram się właśnie dzięki treningowi zdobyć. Chciałbym na pewno zdobyć te 200 punktów, które tutaj się kryje. No i zobaczmy, otwórzmy te 21 kart. I zobaczymy, co, co tutaj znajdziemy. No pięknie, powiem Wam, że zaczynamy od sześciogwiazdkowej, nie mogę sprawdzić teraz, sprawdzić dla jakiej frakcji, ale od sześciogwiazdkowego, mitycznego akcesorium ze Stone Skin. Także, no powiem szczerze, bardzo mnie to cieszy. Zobaczmy, co jest w kolejnych rogach. Tutaj mamy baner, tym razem niebieska karta. Polecimy po rogach. Zdaje się, że mamy, trzy, mamy dwa niebieskie. Przydałoby się, żeby w rogu był trzeci. Niestety, zielony. No ale dobrze, jak na razie, pół na pół akcesoria Stone Skin i Protection. No to otwieramy sobie jeszcze dalej losowo. Mam kolejne niebieskie akcesorium. Jak na razie, jak na razie nie mogę trafić w punkty. Zobaczmy, może tu też nie O, jest! Pierwsze 40 punktów, i od razu też skrzynka niebieska. 250 gemów. Miło, miło, nie powiem. Nie obrażam się za tego typu skrzynki, kolejne 10. OK, czyli mamy po, porozrzucane po różnych rzadkościach tutaj tych kart punkty. No jak na razie jest 50 z 200, które można zdobyć. Ja postaram się otworzyć wszystkie te karty, w związku z czym mam nadzieję zdobyć wszystkie te punkty. O kolejna skrzynka, tym razem z zielonych. No okej, OK, okay. E, browary. E, Lecimy dalej. Dobrze, idziemy po niebieską skrzynkę teraz, może tutaj. Na razie dobrze to trafiam. No, i tu niestety zielona. Ale dobrze, dobrze. Licznik akcesoriów tutaj rośnie cały czas. Nabijamy kolejne akcesoria. Gdzie są te fioletowe wszystkie karty? Gdzieś się przede mną pochowały. Spróbujmy. Jest kolejna zielona. Świetnie, mamy, mamy skrzynkę z kolejnymi browarami. W porządku, przydadzą się do champion treningu. Browarów nigdy za wiele, przynajmniej na moim koncie. Mam problem ze zebraniem większej ilości browarów. Zobaczmy. Kolejna mityczna. Oj, jakby się teraz przydała jeszcze jedna. Tak, sprawdźmy tu. No niestety, no niestety są punkty, ale wyzerowały mi fioletowy tutaj licznik. Pewnie tu była. Nie, tutaj była niebieska. Dobrze, to szukamy, szukamy kolejnych niebieskich. Myślę, że tutaj. A jednak nie. Lećmy. Ile jeszcze tych kart? A, to już ostatnia. Ach, tu była ta fioletowa. No dobrze, ja jestem nieco za połową Deck of Fate. Pozostałe punkty, ile tylko się da, dobiję z champion treningu. Na no jak na razie mam 60 punktów do eventu z 200. No, liczę na to, że uda mi się wymaksować ten event. Potrzebuję tych punktów w kolejnym. W końcówce eventu znowu mnie nie będzie. Znowu nie będę miał zbyt wiele czasu na to, żeby zdobywać punkty w tych ostatnich dungeon divers i turniejach, więc chciałbym wymaksować ten event jak tylko szybko się da. Dopóki jestem w domu i mogę to robić w miarę swobodnie. I życzę Wam powodzenia w odwracaniu kart, jeśli uczestniczycie w tym evencie. Myślę, że warto, te akcesoria z pewnością nam się przydadzą, czy do PvE, czy do PvP. I na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Dzięki, cześć!